Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Speedrun 2.0 Gram na 10 minut, partię, komentuję ruchy, komentuję swoje plany e, i jedziemy. Dzięki za łapki w górę oraz komentarze e, spróbujemy walczyć o ranking 2000. E, mam 1996. E, no, fajnie byłoby mieć taki e, rocznik. E, urodzenia, ale niestety zacząłem skoczkiem C3 tak nietypowo skoczek F6, posunięcie E4 D6, czyli już tutaj widzimy, że gram obronę pilca sobie w tym momencie posunięcie D4 jest G6 i ostre zagranie F4, czyli będziemy budować szybko centrum, goniec G7, roszada tutaj standardowo goniec na D3, żeby zrobić szybko roszadę Plany czarnych mogą być następujące: skoczek A6, żeby zdążyć do C5. W ogóle bicie skoczka nie będzie w ogóle, znaczy nie będzie kompletnie dobre dla białych, więc tutaj swobodnie można tym skoczkiem sobie zagrać. Czasem się widuje ruch E5, ale on w tym momencie jest słaby. W poprzednim odcinku czy w czy w kolejnym, jeszcze poprzednim odcinku, tak przeciwnik zagrał i nie skończyło się to dobrze, dlatego że po tym ruchu odbijam tutaj. O, ten ruch jest nieco lepszy, ale tutaj od razu wybijam sobie tego pionka. Oczywiście mógłbym przepchać i teraz zrobimy sobie posunięcie pod tytułem goniec na e3 czy zrobimy roszadę. Zrobimy sobie roszadę, bo goniec e3 mógłby być zatakowany czasami skoczkiem. Chodzi mi o to, że w pewnym momencie chcę zagrać e5. Tutaj skoczek wędruje na pole d4. Teraz zagram sobie w ten sposób i zagram chyba h3, chociaż taki ruch mnie bardzo, bardzo, bardzo kusi, tylko tu dostanę strzała. Więc zagram sobie h3, żeby spróbować za chwilę zagrać posunięcie E5, tylko, że on tu, ja tu, on tu, yy, okej, okay. zamkniemy sobie tego gońca. Yy, tutaj jak skoczek zagra na D5, to po prostu wybijemy, Hetman wybije i chyba zagramy sobie, yy, poczekajcie, bo jeszcze mam inną myśl w tym momencie, C4 jeszcze chodzi mi po głowie, Hetman odejdzie i goniec E4 tu będziemy pilnować, yy, może ten ruch zadziała, niech będzie, Niech będzie takie posunięcie. W sumie szczerze mówiąc, nie wiem, czy to jest aż tak dobre, ale podpowiadam intuicję, że trzeba tak zagrać. Wymiana hetmanów, no w zasadzie się tak wyrównało mocno, aczkolwiek białe na pewno mają troszeczkę przewagi w centrum w tej sytuacji. Hetman D8 i goniec E4, właśnie tego gońca chciałem tutaj ustawić. Jak wymiana hetmanów, no to ok, to wymienimy te hetmany, a jeżeli nie. No to tym hetmanem również odejdę i OK, tutaj poszło, więc zbijam sobie wieżą z F na przykład. Myślę, że to nie ma większego znaczenia. Tutaj raczej będziemy mm, grać na końcówkę, więc gram królem. Król już zmierza do y, centrum. Jeżeli wieża wybije A, czuję, że tak zrobi. O, zagrał bardzo dobrze, zagrał królem. Mm. Teraz tak się zastanawiam, może rozepcham się tutaj pionkami troszeczkę, spróbuję postraszyć wizualnie, zobaczymy co on zrobi, bo jeszcze mogę spróbować zagrać skoczkiem, o właśnie atakować tutaj, okej, okay. niech ja pomyślę, jakby go tutaj ładnie zaczarować, czy jest szansa? Może A3, żeby z planem B4. Ciężko stwierdzić. Staram się grać troszeczkę szybciej, wywierać presję. Ale nie wiem, czy to w zasadzie jest presja. No właśnie, bo tutaj jest wymiana wież, i to trzeba szybko uczynić. Jeżeli skoczek wybije, to wymienimy tego gońca i goniec będzie celował w te pionki, więc te A3 mogło się przydać. Tak też się dzieje. Jest to posunięcie. I teraz B4, ale bicie bicie A5 jest chyba dobre. Jak tu wybije on mi. Tu... Nie, to będzie dobre. Muszę tak zagrać. Muszę wybierać presję i naciskać na punkt C5. Koniecznie, bo skoczek mógł tak zagrać. Ten król jakby zmierzał tutaj do środka byłoby super. Dlatego sobie tym królem teraz szybko czmychniemy jak najwyżej. To znaczy na pewno i tak król musi jak najwyżej sobie pójść, więc tu nawet nie ma się co zastanawiać za bardzo. Chociaż to wybicie mogło być ciekawe do końca. Tak, sorry, ja wiem, że szybko gram. Mógłbym grać troszeczkę wolniej, ale jest tak gorąco u mnie w pokoju, że. Muszę trochę przyspieszyć. Upały dają się we znaki, no ale damy radę oczywiście. Będzie taki ruch planowany, można zbić w przelocie. Król do centrum. Dobra, chwila się zastanowię, bo to jest może ważny moment. Tu, tu, tu a nie skoczek, nie skoczek na razie nie może iść na A5, więc zagram królem i będę groził ruchem F5. Ten goniec jest nieaktywny i to jest nasz plus. H6 chyba się nie przydało, chociaż może chciał się przeciwnik zabezpieczyć przed ruchem skoczkiem na G5, tego nie wiem. Na przykład taki ruch to bicie w przelocie, a potem F5. I przede wszystkim widać, że król biały jest wyżej niż król czarny. To jest taki e, mini plus. E, skoczek nie wchodzi tu, goniec nie wchodzi tu. Pionek bardzo dobrze działa. No dobra. Aha, okej. Okay. Teraz jak zbiję w przelocie, to on mi wtrąci takie posunięcie. Ja tu ją odbiję, ale tu pionek będzie wisiał. Dobra, bijemy w przelocie, nie ma wyjścia. Dopuściliśmy no, punkt D6, niestety, ale król ma zawsze ucieczkę. A potem będzie wisiał tutaj pionek, więc ten szach nie będzie dla niego dobry, bo uciekam, tu będzie groziło i tu będzie groziło, więc on musi odbić pionka F6, a potem ja pójdę pionkiem F5 na białym polu się ustawię, otworzę gońca. Fajnie w sumie, że tak się potoczyło, bo mamy końcówkę. A w końcówkach lekko nie jest o, to chyba jest mój, bo gram F5, bicie, bicie i po prostu biorę pionka zbił gońcem. No tak, chciał mieć aktywnego gońca. Ale to chyba za bardzo nie zadziałało. Ale z drugiej strony poczekajcie, bo on będzie mi chciał grać tutaj. Tylko ja wtedy przepcham, on weźmie tego pionka, ja będę tym szedł do góry. No pionka zbić, jak dam szacha, to król ucieknie tu, to bym dał szacha, to tu. Tylko, że jak dam szacha, on może iść tu i skoczek może wejść od razu. Więc król da 6 stoi źle, więc biję sobie gońcem na H6. W razie czego będę mógł zagrać tu z szachem teraz. Dokładnie z szachem grać z szachem, czy nie grać z szachem. Grać z szachem. Może tutaj on nie odbije odejdzie królem i zagram tak, on zbije i tu goniec będzie uwięziony. Tak zrobimy, wykorzystamy skoczka. Nie śpieszę się z pionkiem, dlatego że z figurami trzeba zrobić porządek. I tutaj ustawię za chwilę skoczka. Jeżeli on wybije, to super, bo goniec wtedy będzie lepszy. Gram tak, a tak na gońca. Jeżeli. Oj, misklik, ale by było. Muszę strasznie uważać. I B5. Pion, dwa pionki zatrzymują trzy pionki w tym momencie. Jeżeli skoczek tu, to król tu. Ja też mogę gońcem próbować się dobierać do tych pionków z tyłu, ale goniec jest właśnie tutaj uwięziony. To jest ten plus. Znaczy, on może zagrać tutaj, oczywiście. Mój goniec tylko będzie lepszy, w tej końcówce. Będzie miał większy zasięg. A pionek, w odpowiednim momencie, oczywiście, może sobie tutaj maszerować. No, ta partia zdecyduje, czy będzie ranking 2000. To też jest no takie kluczowe w sumie. 2000, jak przebijemy, to będziemy lecieć z tematem mocno, mam nadzieję. Rozpędzimy się trochę. No zobaczymy, co ten mój przeciwnik tutaj teraz wymyśli. Ja sobie zdaję sprawę, że ostatnio jest bardzo dużo speedruna jeszcze trochę go będzie, ale też oczywiście będą analizy partii, i tak dalej. Teraz jest po prostu no, u mnie napięty czas, więc powiedzmy w ten sposób, że łatwiej mi jest troszeczkę rozegrać te partie i komentować ruchy, a, ale też na pewno wrócimy do partii klasycznych, czy tam partii współczesnych, które rozgrywają się na bieżąco. Jeszcze we wrześniu startuję w pierwszej lidze też turniej długi, 9-dniowy, a w zasadzie 10-dniowy, więc stamtąd też będę nadawał. Także proszę o wybaczenie, że nie ma aż tak dużej różnorodności na kanale póki co, ale to wszystko wróci. To wszystko wróci. Title Tuesday myślę, że też wróci, więc no, mam nadzieję, że tutaj będzie duża wyrozumiałość. Z góry za nią dziękuję. No cóż, ale speedruna myślę, że nigdy za wiele. E, Okej, okay. tak naprawdę się zastanawiam czasami, czy taki kanał szachowy y, nie mógłby być, mógł, by być tylko speedrunowy. E, bo chodzi o to, że chodzi mi o to, że, że, że już mam myśl na końcu języka. Poczekajcie, bo myślę, bo go nie chcę zagrać tutaj. Wybić nie chcę, bo skoczek wejdzie z drugiej strony. Może tak, on wejdzie tu. Może zagram a nie, bo on pójdzie tytuł. Myślę, myślę, myślę. Może przejdę królem. Tak, przejdę królem sobie tutaj. Chodzi mi o to, że króla tutaj króla centralizujemy. Zastanawiam się właśnie, czy taki typowy kanał tylko ze speedrunem, tylko z grą, z komentarzem by się przyjął. Znaczy nie mówię, że ja coś nowego wymyślam, bo, bo nie. Tylko tak sobie rozmyślam. Ciekawe to jest... Ciekawe czy miałoby wzięcie. Myślę że tak, myślę, że tak. Szczególnie jeszcze jak ktoś jest poliglotą może. W kilku językach mógłby nadawać. To super sprawa. Ale dobra, to są już takie rozmyślania moje. I teraz przeciwnik zagrał królem. Ciekawe. Czy ja mogę iść pionkiem? Tu, tu mogę znowu szacha. Myślę, że tak, myślę, że tak. Tutaj też mogę też tak zagrać i skosić pionka. To też może być prosty plan, ale ja chyba nie chcę brać tego pionka, bo nie ma w tym momencie znaczenia. Tylko zastanawiam się nad tym ruchem. Jeszcze się zastanawiam w ogóle nad biciem. I potem goniec, skoczek wejdzie. Trochę może mi tutaj napsuć tej krwi, więc nie chcę skoczka tutaj puszczać. Dobra, idziemy pionkiem. Daleka droga jeszcze przed nim, ale idziemy tym pionkiem. OK, idziemy tym pionkiem, bo zawsze gońcem mogę zagrać tu i wymienić te gońce. A goniec, póki co, pilnuje. Jeżeli skoczek wejdzie na pole D6, to ja wezmę tego skoczka i to będzie na pewno wygrana, bo król z dwoma pionkami zatrzyma te cztery pionki teoretycznie, jeszcze jakby stał pionek na D6. Więc skoczek jest uwięziony, musi trochę st czasu stracić. Zatem ważne jest to, że. O, poszło tak. Super, poszło tak. Bardzo się z tego cieszę. I teraz myślę, że po prostu H6 jak najwyżej, może tędy. Jakoś to zrobimy. Przejdę tak, może sobie. Nie długa droga tędy, tędy, o właśnie, Prost, prosta droga F4G6 i pionka będę doprowadzał. I to jest w ogóle fantastyczny układ w końcówce białymi, bez dwóch zdań, czyli dobra decyzja została podjęta według mnie. No, bo to się wszystko pięknie trzyma. Nawet tego pionka mogłoby teoretycznie nie być i chyba bym dał radę wygrać tę pozycję. Chyba tak, chyba tak. No ale z pionek jest miło. Um. Tu, tu. Aha. Dobra, idę najpierw skoczkiem. Król F6. Tak, można, nie, nie można. Jak król F6 A król F6 jest. Yy, chyba się tak zdążę. Ale nie, to niedobry będzie ruch. Mogę tu zbić po prostu. Dobra. Bijem... Ojej, podstawiłem! Aj! Sz, aj, nie widział! Nie widział tego! Oto skoczek! Nie widział, nie widział na szczęście, ależ podstawiłem, masakra, co się w ogóle dzieje, w ogóle w tym momencie, aj, widziałem ten ruch oczywiście, widziałem gońca, tylko tak z rozpędu myślę, bije tu, on bije tu. Dobra, poszło jak poszło, ale miałem farta, w wygranej końcówce oczywiście, znaczy to też jest chyba wygrana, to też jest chyba wygrana, goniec da szach, ja pójdę tu, on podejdzie po pionka. jak zagrałeś? Yy, to chyba tutaj damy szacha. Bo chodzi o to, żeby zagrać tu, wziąć, wrócić, wziąć tego. Ale mądrze. Więc gram jak pokraka tę końcówkę, po prostu aż wrócić należało, zapewne. I końcówki są właśnie takie. Um, takie są końcówki. Czy ja tego piona jakoś mogę obronić? Znaczy, mogę zagrać tak. Dobra, tak gramy. Zobaczymy, gdzie go nieco dojdzie. Jeżeli tu, to go pomęczę. Podejdę pionem. On będzie musiał wrócić gońcem. O, a to jest dla mnie dobra wiadomość. Idę tutaj. Bo, jeżeli on królem podejdzie, to ja gram skoczkiem koczkiem i dorabiam hetmana. No i tak się też dzieje. Dobra, złapał się w ten myk. Ciekawe, czy to nie był remis już w tej sytuacji. A ja nie, no nie, nie mógł to być remis. Po prostu na oko widać, że to wygrana pozycja. Goniec tu się powinien trzymać, oczywiście. Podchodzimy królem. A no, to już oczywiście tutaj easy. Powinno być. Dajemy matę. Ok, mamy to. Lecimy 2004. Mamy, mamy w końcu troszeczkę przełamaną tutaj opcję. D4 nastąpiła. To może skoczek na F6 i jakieś C5. Takie troszeczkę ostrzejsze c Przeciwnik nie chce grać ostrzej, tylko bardziej tak lądowatowo. Dobrze to powiedziałem? Myślę, że powiedziałem. Po londyńsku. No dobrze, my sobie wyprowadzamy swoje figury. gonie C5. Prosta rzecz. E6. Żadnej filozofii, proste posunięcia Skoczek D2 Spróbuję pułapkę zastawić, tutaj zbić, tutaj zbić Bo jeżeli do końca by się to udało To nie C2, ale nie, bo on teraz zrobi Roszadę, o zbił sam Dziwne posunięcie z jego strony według mnie Sam zbił, no i tutaj zrobimy też Roszadę, dobra Posunięcie B4 Tak jest, chwila Goniec przyda się tu na diagonali Mam nadzieję, i jakieś E5 Przykurzymy, ale gra bardzo aktywnie Zauważyłem przeciwnik Gra bardzo aktywnie, chce mi tak zagrać, no może tak zagrać. Tutaj, aha, to tak dostanę, taki ruch. Może przepchać w ogóle to posunięcie tutaj, może przepchać. Ciężko stwierdzić, powiem szczerze. Sprytnie tutaj to wygląda z jego strony. No ale pozycja czarnymi też jest miodzia po debiucie, nie ma co ukrywać. Tylko teraz kwestia, co dalej grać w tej sytuacji. Może tak przykurzyć. Bo tutaj jakieś dziwolągi. Może tak faktycznie? Tutaj zagra tutaj. To on musiał wymienić i wrócić końcem. To tak nie chcemy. D4 wygląda ciekawie, ale C5. Dobra, idziemy skoczkiem do centrum. Spróbujemy coś wymienić. Może zamieszamy po tym ruchu, zbijemy tu. W sumie to też nie wiem, czy to taka jest fantastyczna opcja. W ogóle dzisiaj jestem mało pewny, także sorry. Ale teraz taki ruch się nadarza. Wtrącenie, bo jak on odejdzie hetmanem tu, to ja zbijam tu, zawsze mam powór. Tak, tak zrobimy. Skoczek C3 nie zauważył, czyli jednak podpucha była i tu chyba wybije to pionkiem. Pionek pilnuje ważnych pól i otwiera linię dla wieży, więc. To był dobry wybór. Ok, skoczek B3, tutaj trzeba pilnować. Tak, może tu, chyba D4. D4 zagramy. Takiego bicia raczej nie ma, bo zawsze wybijam i wieża broni mi skoczka. To wszystko działa. Więc D4 ładnie tutaj wzmocni akcję. Zastanawiam się, co po koniec B2 lub koniec D2. Tak sobie teraz głośno myślę. Może po prostu taki ruch, ale wtedy jest kopnięcie. Tutaj to wszystko działa, nawet tutaj do końca. I jak Hetman zbija. Dokładnie, tak? Gram Hetman F6. I to bardzo szybko, bo już sobie to już sobie to obliczyłem względnie. I przeciwnik może z rozpędu czasami po prostu wybije, ale to też się pewnie musi zastanowić. Moim planem w następnym ruchu jest zagranie wieża E8. Zobaczcie jak te figury wszystkie się kapitalnie rozegrały. Skoczek jest tutaj bardzo niewygodny dla przeciwnika. To jest oczywiste. A te końcówki jeszcze, jeszcze z tym myślami trochę w pierwszej partii. A no, te końcówki są ciekawe. Końcówki właśnie y, są takim elementem gry, y, nie do końca łatwym. O! Ciekawy ruch. Bardzo y, taktyczny, ale zaraz nie mogę tak po prostu. Dobra, trochę się tutaj porobiło. Teraz trzeba się zastanowić. Jak odejdę gońcem, to tutaj cały czas działa ten motyw na moją korzyść. Czyli bicie na D4, tam potem są taktyki. Goniec G4. Tu i tu. Dobra. Chyba nie ma co. Bo jeszcze się zastanawiam nad tym ruchem. To też jest jakaś opcja. No bo nie chcę chyba zbić bo wtedy tutaj się robiły jakieś dymy. Ciężko się liczy takie coś, to wszystko dokładnie trzeba policzyć, czasu tak dużo nie ma, może dlatego warto spróbować wybrać jakieś praktyczne posunięcie. Może taki ruch nawet jest ok, żeby atakować skoczka i żeby wejść na przykład gońcem na. O, właśnie, chwila, bo jeszcze taki ruch, a to wtedy odejdę. Jak zagram tu, on tu, ja tu, tu. Może też trzasnąć po prostu tak. Dobra, gramy w takim razie tutaj. Grozimy zbiciem skoczka. Taki ruch nastąpi. Ale wymyśliłem motyw, słuchajcie. Hetman F3 chyba jest ok. I takie ciekawe, posunięcie, według mnie bardzo trudno na chwilę nad nim pomyślę, dlatego że jak zbije skoczka, on mi zbije, zbije gońcem. Grozi skoczek E2 i on musi odbić. Jeszcze raz bicie, bicie, bicie. I teraz tak, jak on weźmie mi tego skoczka, to ja wezmę tu, ale sobie pomyślałem, że jak on weźmie, to ja wtedy sobie zagram tu i znowu jest ten motyw już nieunikniony z atakiem tutaj, tylko że po tym wybiciu do końca, jak on weźmie i tu, on nie musi zbić, zbić mi pionka. Ale moje figury będą bardzo rozszalałe. Wiecie co? Dla dobra nauki, jedziemy, poświęcam Hetmana za dwie figury, a niech się dzieje wola nieba. Hetman F3, na pewno gościa zaskoczyłem, to nie jest misclick. Tak mi się spodobało, to tak zagram. To jest pewnie niepoprawne, mega. Ale za dwie figury. Tak, on szybko zbił, bo tutaj był motyw. I, i teraz on nie może zbić pionka na C3. A czym ja będę groził? E, tutaj jest wszystko bronione. Nie grożę niczym. <grym> Przepraszam. Masakra. Co? E6? To bzdura. Wieża E8. Pomaga mi jeszcze w tym gościu, bo jak zbije mi z szachem, królem bije, atakuje. On jak zbije, gram tu i nie ma odejścia z szachem. Jesteś mój, kolego. Jesteś mój. I teraz już jest super siatka matowa. Czyli udało się. Udało się tutaj gościa załatwić. Ten pionek też. Powiem wam. Dumny jestem trochę z tej, e, z tej mojej decyzji. Ale chwila. Przecież on może po prostu Hetmanem zbić skoczka. I się pozycja wyrówna, a nawet będę miał pionka mniej. Z czego jestem dumny? Dzisiaj sorry, dzisiaj jest to Ale to też trzeba zbić na D4 oczywiście. Może on nie chce, ale no to jest najlepsze według mnie. Wyrównuje materiał. Zostanę z gońcem. No ten goniec może jakąś karierę zrobi małą, nie wiem. Aktywność moich wiesz za tego pionka. W ciemno na taką pozycję też bym chyba poszedł w sumie. A ciężko stwierdzić, ale zobaczcie, że on teraz myśli. Taki ruch jest ciekawy, ale nie, ja nie muszę zbijać. A ja wtedy zagram sobie skoczki, on tu odbija, zostanę z figurą więcej. E, bo jeżeli tak by nastąpiło, ja bym wybił, on by wybił. A to jeszcze jest odejście królem. Dobrze mówię? Nie, nie ma odejścia królem, bo tutaj tracę materiał. Okej, okay, także dobrze jest ten motyw skoczek na E2. A co tam? Trzeba święcić hetmany, jak jest okazja. Jakieś, żeby piękne motywy się tutaj działy i żeby coś po sobie zostawić. Dobrze zagrał oczywiście, najlepiej teraz w pozycji. Mam pionka mniej, no to jest fakt. Teraz może tak zagrać, żeby tu siatkę matową stworzyć Bo i tak gońcem muszę uciec, a siatka matowa będzie mile widziana Goniec lepszy od skoczka w tej końcówce Tylko, że właśnie białe mają piana więcej To jest ich plus F3 takie u niego wydaje mi się, że jest całkiem w porządku Moim planem będzie, co dalej będzie Będzie zagranie jakoś aktywnie wieżami Może tutaj Skoczek tu może zagrać. To też jest ciekawe posunięcie, bo grożą bardzo nieprzyjemne widły. Dokładnie tak. Yy, gram sobie. Może tu? Zostawię sobie jedną wieżę. Gram sobie tutaj, bo on nie może obronić teraz tego. Aha, tutaj może zagrać. Dobra. Może tu zagrać. Tak bym zrobił na jego miejscu. Um bo mogłem wybić, zagrać gońcem, zrobić tą siatkę. Ciężko stwierdzić, może to nie było aż takie groźne z mojej strony, więc, no ale dobra, już poszło, więc nie ma co tutaj się rozwlekać. Trzeba zrobić swoje. Hetman, ffu, e, Hetman, dobrze, nie ma Hetmana. Wieża e4, wieża e4 i to goniec tu, wieża wejdzie tu i co ja zagram? Tak, on mi weźmie pionka, nie weźmie, nie odważy się go goniec tu, a ten goniec będzie latał No skoczek teoretycznie tutaj No tak Nieco mi psuje krwi Ale on musi zagrać po prostu najpierw wieżą na e4 No zagrał, no jakby słyszał Przecież ja nie nagrywam na żywo O co chodzi, panie kolego? No właśnie, dobra, gram tak Niech będzie, sprowokuję go do takiego ruchu Żeby trochę ta wieża uciekła stąd I zagram tak z powrotem Jak już oddawać pionki, to Nagminnie i ten goniec z D7 potem będzie dobrze kontrolował tutaj mm, rozpiętość tego skoczka. Potem wieża C4, jakiś taki ruch. Zawsze mam król G8 po wybiciu tu. Ewentualnie król G6. Zobaczymy. No na pewno siatko notował, jakoś to stwarzam. On może zdwoić w sumie teraz wieże. Jak zdwoi wieże, to chyba bezpieczniej będzie. Aha, tutaj i tu. Dobra, dał szacha, to dobrze. Znaczy dla mnie chyba dobrze. g 8, uciekam sobie. Dobra, uciekamy sobie, może czasem taki ruch zadziała, tutaj przygwoździmy gońca, ale nie no, goniec na H3, jak będzie stał i będzie zablokowany, to nie będzie dobry pomysł. Uciekam królem dlatego, żeby skoczek z jednym, z, z jednym ruchem nie mógł mi, w jednym ruchu nie mógł mi dać szacha, a chcę zagrać tak na przykład. A, te partie coraz cięższe, ale poświęcenie Hetmana na pewno nie było dobre. Ale wydaje mi się, że ciekawe mimo wszystko. Wydaje mi się, że ciekawe. Ok. Widzę o co chodzi. Chcę mi zakleszczyć tutaj figurę. Gram tak. On będzie musiał tutaj zagrać. Ok. I teraz nie mam jak go podważyć bardziej. Tak, zagram to on tu. No dobra, Koleś, chyba muszę tak grać. Tu mi zagrasz, co? On szuka ograniczenia mi figury z Kubany. Spróbujemy, F3 pewnie będzie. Będzie F3. Mogę sobie z tym czekać. Tak mnie muszę się spieszyć, chyba. Z drugiej strony, co zrobić? A może teraz tak? O, właśnie. Hop. I co mi zrobisz? Podstawiłem bierze. Co ja zrobiłem? Czy nie że może zbić? Znaczy, ja wiem, że mogę tutaj, ale nie ja myślałem, że zdobywam jakoś. coś mi się uzrało, Ten upał, słuchajcie. 30 stopni ponad. Masakra. Ach, trzeba mieć te tłumaczenia. E, dobrze, no już poszło. Jeżeli by zbił, to bym zbił. No i tam, powiedzmy, aktywność, ale czy to teraz ma sens? E... Dam szacha? O, ten szach jest dobry. Na pewno jest dobry. Bo raz, że mogę odbić tutaj pionka, a dwa, że mogę zagrać tu, i będę miał zawsze szacha gońcem. Chwila, co jest lepsze? Tu. O, nie może tu, bo mat, więc to wydaje się sensowne. Gdzie ten skoczek może odejść? Nie wiem. A może jednak zbić tu, tu, tu i tu. To będzie równina. Ale już taka lepsza równina trochę. Dobra, mieszamy. Mieszamy w tym kotle. Gramy wieża D2. Niech będzie presja. Ten szach był ważny, bo przede wszystkim ogranicza to wieżę na E4. Znaczy wieżą na E4 nie można zagrać, bo będzie mat. Za chwilę, więc on nie, tutaj musi skoczkiem po prostu się ruszyć, co otworzy mi linię i może tak nawet. Tak, on zagratuje, zbije, on zbije. Nie, nie, inaczej. Nie. To nie działa. Skoczek tutaj. Co tutaj? Cię wiązać, kolego? A może tak? A, i będzie groził mat. Gramy tak. Wiążemy gościa. Wiążemy gościa po raz kolejny. Jeżeli on tak by zagrał. O, super. To bijemy. To bijemy. O, dziękuję bardzo. Jednak taktycznie weszło. Taktycznie weszło. Czekałem na to. Czekałem na to. I chyba teraz tutaj chcę dać mata. Wieże tutaj muszą być bardzo aktywne, żeby były silne No dobra, tak oczywiście nastąpią się zasłoni wieżą My to wymienimy i skosimy pionka No to teraz już jest easy Tutaj jeszcze B6, żeby nie było tego pionka, żeby nie był atakowane I potem wieżą gdzieś tam I będziemy zbierać Zbierać co nasze I na drugą stronę. Jest dobrze. Ok, zbieramy pionka Oczywiście, tak, może spróbować zagrać. No to idziemy tutaj po kolegę. Trzeba uważać na widły, koniecznie. Oj. Uff, aż mi się gorąco zrobiło do samego końca Atakujemy oczywiście tutaj Dobra, mamy to Mamy 2012, no i yy, jest dobrze Dzięki za dzisiaj, do następnego razu, cześć